Cześć wszystkim, moi drodzy. Mówi się, że sensem życia są dzieci. Ale zanim te dzieci przyjdą na świat, to nasze kochane kobiety muszą je przecież urodzić. I czy w związku z tym kobiety w czasie czasu błogosławionego mają specjalne prawa? Oczywiście są miejsca, gdzie naturalnie to jest wymuszone regulaminem, ale w miejscach, gdzie są ludzie, czy ci ludzie powinni ustąpić miejsca? W mojej ocenie, a także pewnie w waszej, oczywiście. Czy rzeczywiście tak będzie, że Polacy ustąpią kobiecie ciężarnej miejsca? Czy w tramwaju, czy w urzędzie, czy w innych miejscach? Jesteście ciekawi, jak to dzisiaj wyjdzie? Sprawdźmy to na żywym przykładzie. No to jesteśmy, moi drodzy, ze specjalnym gościem. Cześć, Klaudio, bardzo dziękuję. W zasadzie jesteśmy w trójkę, można byłoby powiedzieć. W czwórkę, tak, ale w trójkę tutaj przed kamerą. Moi drodzy, na samym początku, Klaudio, chciałbym się ciebie zapytać, czy rzeczywiście jest tak, że Polacy przepuszczają, czy nie przepuszczają? Jak to jest z twojego doświadczenia? Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mnie ktoś przepuścił. Jestem w 8 miesiącu ciąży, a naprawdę ani razu się to nie zdarzyło. Nigdy? Nigdy. Nie, no poważnie teraz mówisz? Tak, naprawdę. Ani gdzieś u lekarza, czy w aptece, na zakupach. Mimo, że staję też do tej kasy takiej specjalnej dla kobiet w ciąży, to tam też się nie zdarzyło. No to teraz jestem zszokowany. Też będziemy to dzisiaj sprawdzali, bo po to też jest ten film, żeby edukował. A jakie są, powiedz mi, dolegliwości związane z ciążą? Wiesz co, no przede wszystkim ten ciężar brzucha no, jest dość spory, bo to jest no, minimum 15 kilo, które dochodzi. Mhm. No i problemy u większości kobiet z krążeniem tak naprawdę. Jest po prostu tobie o wiele ciężej, tak. Najprościej mówiąc. Tak, nogi puchną, nie można za długo stać, bo też w kręgosłup to zaraz idzie. No właśnie, a kolejki to jest przecież stanie, głównie oczekiwanie na swoją kolej. Powiedz nam jeszcze tutaj, skorzystamy z okazji, kiedy rozwiązanie, bo widać, brzuszek jest już spory. 4 sierpnia. 4 sierpnia. Dużo nie zostało. No, to już bardzo niedługo bym powiedział. A jeszcze jedna kwestia, chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Chłopiec. To będzie piękna pamiątka dla ciebie i dla twojej całej rodziny. Imię? Teodor. Teodor, Teodorze, miło, że też będziesz nas pewnie kiedyś oglądał. Dzisiaj pójdziemy, droga Klaudio, do trzech, myślę, że destynacji. Wybierzemy sobie, co to będzie. Też zrobimy kilka prób i zobaczymy, czy Polacy rzeczywiście cię przepuszczą, czy nie przepuszczą, tak jak masz to z doświadczenia. My również. To co? Zaczynamy, moi drodzy, idziemy do pierwszego miejsca. Jesteśmy, moi drodzy, pod Urzędem Miejskim we Wrocławiu. To właśnie tutaj sprawdzimy, czy Polacy będą ciebie przepuszczali. Czyli plan jest taki, wchodzisz pierwsza, ja wchodzę za tobą, ja jestem takim narratorem tego, co się będzie działo. Zapytaj na przykład, nie wiem, o dowód osobisty. To nie jest w ogóle dzisiaj istotne. Zobaczymy po prostu, czy jak pobierzesz numerek, czy ktoś Klaudię wpuści. Tak? No dobra. Żółw i idziemy. Dobra, mamy urząd, więc Klaudia, wchodzisz pierwsza, ja wchodzę za tobą. No i zobaczymy, moi drodzy. Klaudia pobrała numerek i zobaczymy, czy ją ktoś przepuści, czy nie przepuści. To w ciąży mam jakieś pierwszeństwo, żeby wcześniej w kolejce stać, czy nie? A w jakiej sprawie? Prawa jazdy. Numer N12, stanowisko 16. 18. 3 osoby jeszcze. Tak. Czyli muszę czekać? Nie wiem. Nie wiem, ja też nie wiem. No. Klaudia zapytała, czy może być wcześniej, jako kobieta w ciąży. Ale nie wiadomo. Numer B55, stanowisko 18. Pani się zastanowiła, czy może ją puścić, czy nie, ale na razie nie wiadomo.
Jak takie pierwszeństwa nie ma, ale proszę podejść. Tam gdzie pani siedzi. Ona teraz skończy poprzednią osobę. Numer F13. Tutaj? Tak. Dzień dobry. Tam Klaudia, a tutaj ja. Można powiedzieć, że się udało. Więc fajnie, że ktoś o to tutaj zadbał. No jasne. Okej, dobra. Dziękuję pani bardzo. No to wypadałoby, moi drodzy, podsumować. Jak to, Klaudia, było od początku? Weszliśmy i co? No weszliśmy, wzięłam numerek, czekałam na reakcję, no, której nie było. Postanowiłam, że podejdę tam do tych pań, które były na obsłudze, jakby informacja. No i zapytałam, czy jako kobieta w ciąży mam pierwszeństwo, czy mogę wcześniej pójść bez kolejki. Bez kolejki po prostu do swojego okienka. No te panie najpierw między sobą porozmawiały i jedna z nich powiedziała, że pójdzie zapytać, bo no, widać nie mają tego odgórnie ustalone w żaden sposób. No i zapytała i rzeczywiście do zupełnie innego gdzieś tam okienka, gdzie miałam trafić nawet, zostałam skierowana. Bo jak rozmawialiśmy w kuluarach, to trzy osoby jeszcze były przed tobą. Tak, tak. No właśnie, więc drogie panie i drodzy mężczyźni, którzy przychodzicie ze swoimi kobietami, warto w takim razie po prostu pytać. Pytać, no tak. No właśnie, i może właśnie w takich urzędach, albo po prostu w instytucjach publicznych, warto zapytać o to, żeby wejść po prostu pierwszym. Ciekawe teraz, jak będzie w innych przypadkach. Czy wpuszczą, czy nie? No, idziemy sprawdzić. Właśnie, to jest kluczowe dzisiaj słowo. Idziemy sprawdzić. No to chodźcie. No to chodźmy. Zabieramy, każdy bierze swoje rzeczy. Ja ci pomogę i idziemy. Tramwaju to jest po prostu niebezpieczne. Jak kobieta stoi, nie? No właśnie. No. Bakę stagę. O, włączyło się. Dobrze. Lecimy. Lecimy tutaj. Jest dobrze. Dobrze chłopaki robią, wszystko jest w porządku. Dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy. Dobra, chodź i jedę za tobą. A, dziękuję bardzo. Pani jest rzemienna. Nie. Zobacz. To się rzadko zdarza jednak, że ludzie okazują taką kulturę. Starki są wstaniowości rzemienne. Panie części, które urodziły, ustępują starsze. Rzadko ludzie ustępują, prawda? Rzadko. Rzadko. Właśnie. Dziwne to troszeczkę, prawda? Też właśnie to zauważyłem ostatnio. Znaczy ja czasami zwracam młodym uwagę, jak przyjdzie osoba starsza. Ale i wtedy ustępują. Tak? Mówią, że nie zauważyli, czy tam... Bo z reguły słuchawki na uszach no. I telefon. Nie, no, ale jak jest kobieta w ciąży, no to by wypadało, prawda? No. Taki ludzki odruch przecież. Ludzki, bardzo ludzki. To się dźwiga czasami 20 kilo więcej. Tak. Nie mówiąc, że jest zasłabienie. No właśnie, jeszcze są inne przypadki przecież. Hala, więc tak, fajnie, go. Fajnie. Proszę. Linia 11. Chodź, kierunek. Tu było naprawdę ciekawie. Tak, naprawdę, tak. Od początku. Bardzo szybka reakcja. Jak weszłam, od razu pani z dzieckiem mnie zauważyła i powiedziała swojemu dziecku, żeby wstało. Wzięła je na kolana, a mi powiedziała, żebym usiadła. I czy też słyszałaś tą rozmowę? Wy tego widzieliście na pewno na kamerze, tak, że tak. Ja od razu, kurde, lawirowałem i meandrowałem, żeby ludzie między sobą tam rozmawiali. Tak, pan zwrócił uwagę na to, że jest tutaj kobieta w ciąży i że właśnie pani ustąpiła mi tak, miejsce. I też to było też bardzo ważne, że razem zdiagnozowali, że dzisiaj ludzie w ogóle tego nie robią. Tak, tak, że to jest problem naprawdę. No. I ta pani, którą też słyszeliście w trakcie tej inscenizacji, że ta pani też mówiła, że dzisiaj ludzie nie zwracają na to uwagi, że bardzo często właśnie powinno się przypuszczać, że to są bóle, że to i tamto. Także jak sami widzicie, na żywym dokładnie przykładzie mamy to zrobione. Wsiadamy jeszcze raz, zobaczymy jak będzie całkowicie załadowany, czy ktoś zwróci uwagę. Babcia,
no i tam mam duże. Dziękuję bardzo. Często pani przepuszcza, panie w ciąży? Często pani przepuszcza, panie w ciąży? No zawsze wiem o tym, że ja też byłam kiedyś w ciąży. No właśnie. No i wiem, jak to mniej więcej się człowiek czuje. Nie jest lekko. Nie jest lekko. Tak. A rzadko kiedy Polacy przepuszczają, prawda? Ano, trochę przykre to jest, no ale co zrobić? Trzeba od takiego maleńkiego uczyć, niestety. Tak. Trzeba edukować. Tak jest. A pani też jest starszą osobą, a najgorzej jak tacy młodzi ludzie nie wpuszczają. A młodzi, no jak są rozpieszczani, jak to się mówi, jak to się wszystko oni naj, to oni tego nie czują po prostu. Nie czują po prostu. Nawet jak później rosną, starsi są, to oni po prostu im się należy, no już. No właśnie. Tu się udało. Tak. Fajnie, że ta starsza pani była, prawda? Ale musiałam przejść cały tramwaj dopiero, żeby ona mnie zauważyła. Tak. Też niefortunnie minimalnie trafiliśmy, bo były dzieci. Tak. Ale z drugiej strony, chociaż opiekunowie powinni coś powiedzieć, skoro widzą kobietę w ciąży. No, dokładnie. Ale w ogóle zero reakcji. Zero. Natomiast ta pani powiedziała jedną fajną rzecz, chyba taką bardzo pouczającą, że od takiego maleńkiego powinno się uczyć już dzieci. Dokładnie, od takich małych właśnie, co tam jechały. No właśnie. Kolejne miejsce, moi drodzy, czyli Dworzec Główny we Wrocławiu. Często tutaj bywasz? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz. No to dlatego właśnie tutaj przyjechaliśmy, żeby to sprawdzić, czy w kasach biletowych przepuszczą kobietę ciężarną. Nie tylko w kasach, bo także udamy się do jednego ze sklepów, gdzie podobno są duże kolejki. Jak będzie? Ale to podobno. No dlatego to sprawdzimy. Od tego jesteśmy. Chodźmy. Troszkę długa ta kolejka. Że tam ci państwo stamtąd powinni powiedzieć, że... No. Ile stoimy tutaj? To jest jeszcze 3 minuty. Ja już zaczęłam czuć łydki. Tak? Tak, jak stoimy tak w miejscu, no. Przepraszam. Czy jest możliwość, żebym mogła wcześniej do kolejki podejść? Ale proszę panią, widzi pani, co tu pisze? A ja liczę pieniądze i to... Tylko zapytałam. Ale pani... Dobra, nie będziemy mówić, co pani zrobiła. Gdzie pani chce kupić bilet? No chcę tutaj kupić na Intercity bilet. A jest długa kolejka po prostu. No ale co, no to nie chce pani tej kolejki dostać. No i pytaj, czy jest pani w ciąży, bo nie puszczą. No nie chcą puścić właśnie. Nie chcą panią puścić? No nikt nie reaguje, że jest. Nie, pani się nie pyta, pani stoi, stanie to w kolejce i może pani stanąć, bo ma pani taki problem. Co ci pani powiedziała? No, że może jej nie przeszkadzać. Najpierw powiedziała, że no co, no jest kolejka, trzeba stać w kolejce, nie? Czyli nikt tutaj nie reaguje. No, że mam, po prostu mam się sama wbić w kolejkę, że ona mi nic nie załatwi. Nie? Mówi, dobra, że ludzie nie reagują, no to ona mówi, no to proszę się samemu podejść, nie? Po prostu do kasy. Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej. Podejdź tam do tej pani, do tej w żółtym, dobra? I zapytaj, czy jako kobieta w ciąży możecie puścić, wiesz, wcześniej, dobra? Ja tutaj będę. Jedzie za tobą, ale ja nie będę rozmawiał. Dzień dobry. Przepraszam, czy jak jestem w ciąży, to mogłabym tam podejść wcześniej, w tej kolejce po bilet? Kiedy co? Bo jestem w ciąży i tu jest długa kolejka. Ja nie wiem, pani. Chciałam się zapytać, czy jak jestem w ciąży, czy mogę jakoś do tej kolejki podejść wcześniej, żeby no jakoś ją ominąć, podejść no, po prostu? No powinno być, no chyba tak mi się wydaje, ale jak to... Czy samemu mam podejść po prostu do okienka, czy... No to jak tutaj, moi drodzy, widać na załączonym obrazku, no nikt nie chciał ciebie przepuścić. No niestety. I pani w okienku była taka dość niemiła, jak zapytałam się, no, czy mogę podejść wcześniej. No właśnie. Tym bardziej, że też zapytałaś o obsługę tutaj, informację. No za bardzo nie wiedzieli, co mają zrobić. No ani... A przecież mogliby ze mną podejść i jakby wesprzeć mnie w tym. Tak, 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 zdecydowanie. No i też jedna kolejna rada chyba dla pań w ciąży, moi drodzy, moje miłe panie w zasadzie. Po prostu wpadajcie i się nie pierdylcie, nie? Trzeba po prostu samemu, no tak. No, bo tak jak sama powiedziałaś, że już troszeczkę zaczęło cię
boleć, jak tak stałaś, nie? Tak, a na lichach ile staliśmy? 3 minuty? No. A ja już poczułam łydki, że mnie bolą. No, no właśnie. No tak, bo to jest chwila, moment, naprawdę. Dlatego mówię, drogie panie, bez żadnej gadki wchodzicie. No. Trzeba walczyć o swoje, niestety. W kobietach jest siła, prawda? Idziemy dalej. O, witam! Cześć! Mogłeś zdjęcie? No pewnie. Przepuszczasz takie panie? Zawsze. Zawsze. Tak. Bardzo dobrze. Skąd się nauczyłeś? Tata cię nauczył, czy w ogóle? Mamusia uczy wszystkich panie. No i o to chodzi. Bardzo dobrze. Super. Takich widzów szanuję. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Udało się. Mhm. Jak moi drodzy widzicie, to jest specjalne miejsce, gdzie usiadła Klaudia i też gdzie pani zwolniła fotel. Ale że nie jest... wiem, czy na to zwróciła uwagę, wiesz co? No, bardziej popatrzyła na mnie. Chyba tak, chyba tak. Niemniej jednak to jest na pewno miejsce, które jest dedykowane dla albo osób niepełnosprawnych, albo osób w ciąży. Po prostu specjalne miejsce, raczej w tramwaju. Mhm. No dobrze, czyli możemy powiedzieć chyba, że tramwaje dopisały. Tak, bardzo. I to nawet zanim tramwaj ruszył, tak naprawdę w każdym przypadku już siedziałam. No właśnie. Więc jeżeli chodzi o komunikację miejską, wydaje się, że wszystko jest jak w najlepszym porządku. Idziemy, zmieniamy Klaudia miejsce. Tak. No to zobaczymy na jakie. To żeby się już czas nie marnował, to ten. To ja warkę strong, dobra? Zapamiętasz? Warka strong dwa razy. Jestem, bo to się wszystko kameruje, jeszcze powiedzą. Moi drodzy, powoli zbliżają się godziny szczytu, godzina 15 za nami. Tak samo jak jeden ze sklepów. Często robisz zakupy? No chodzę, no bo jednak potrzeby są, tak? Jakieś chociaż bułki trzeba kupić. Często cię wpuszczają? Nigdy. Zobaczymy, jak będzie tym razem, ale jednak tramwaj dobrze wypadł, prawda? Tak, no jestem w szoku, naprawdę. No zobaczymy właśnie. Jak w sklepie, bo to jednak otóż częściej to. Mi się zdarza. Otóż to. Chodźmy. No tutaj, jak widzimy, moi drodzy, chyba średnio, prawda? Ludzie nie reagują jakoś zbytnio. Żeby ktoś przepuścił Klaudię. Nie wiem, czy widzicie. To pani, to duże zakupy są? Czy mogę ją przed panią? Nie wiem, zależy od pana. Możesz. No to nie, przede mnie ona. Chodzi mi o to, że jestem w ciąży i jest mi trochę ciężko. Tak, w porządku. Dziękuję. Na samym początku, z tego co zauważyłem, albo ci państwo, którzy byli przed tobą, ciebie nie widzieli, bo tak, tak mi się wydawało, widziałem, że tam chciałaś zaznaczyć swoją obecność. Tak, tak, ruszałam tam brzuchem, ale nie spoglądali za bardzo. No właśnie, albo nie widzieli, albo nie chcieli zobaczyć, ale co się działo później? No później zapytałam się pani, czy mnie przepuści, to nie zrozumiała, że chodzi o to, że jestem w ciąży, to musiałam to jej zaznaczyć, że jestem w ciąży i trochę mnie bolą nogi, no to ona wtedy od razu, okej, to nie ma problemu i przepuściła. No ale właśnie. No musiałam się zapytać. No właśnie, więc na razie nie będziemy może opiniowali po tym pierwszym przykładzie. Przejdziemy się, moi drodzy, do innego sklepu i tam zobaczymy, jak będzie. Czy sytuacja się powtórzy, czy będzie inaczej. No zobaczymy. Chodźmy do jeszcze jednego. Tak jest. Pani ma tylko to? Śmiało. Dziękuję bardzo. Tak, mogę? Dziękuję. I to przed tego pana proszę jeszcze iść. 4,35. Jak to było? Bo ja wszedłem, ja trochę nie mogłem ogarnąć, bo stałem pomiędzy papierem toaletowym a kurde rubryką. Tak, co się działo? Pani podeszła, chyba chciała stanąć w kolejce, zapytała, czy ja jestem ostatnia, ale po chwili zauważyła, że jestem w ciąży i powiedziała, ale przecież ja mam pierwszeństwo i że ja mam przejść natychmiast na sam początek, nawet przed jeszcze tam pana wskazała, nie? No, także jak sami słyszeliście, trzeba zwracać uwagę. Jeżeli ktoś nie zauważy, no to po prostu chyba trzeba się delikatnie... Trzeba zapytać, no. I to jest chyba remedium, ale o tym porozmawiamy, moi drodzy, na podsumowaniu. Chodźmy.
No dobrze, moi drodzy, jesteśmy zatem w podsumowaniu tego filmu. Chyba wynika z tego, droga Klaudio i drogie panie i drodzy widzowie, czyli w zasadzie wszyscy, po prostu wy jako kobiety, jeżeli ktoś nie zauważy, to trzeba się upominać. I pokazywać brzuch. No właśnie. To, bo no, nigdy nie wiadomo tak naprawdę, kiedy też zrobi się słabo, kiedy, nie wiem, mroczki jakieś przed oczami się pojawią czy coś, bo naprawdę takie rzeczy często ja miałam niestety już w swoim życiu. No właśnie, dlatego trzeba po prostu... Takie przeboje. Tak, trzeba informować, ale mówić. No tak, no. Ja to doskonale rozumiem i wiem, w jakim stanie jesteście wy jako kobiety, dlatego my jako mężczyźni, jako faceci, naprawdę nic nas nie kosztuje, kiedy poczekamy, czy te 5 minut dłużej w kolejce za biletem, w sklepie, ustąpimy miejsca w tramwaju, nawet wtedy zrobimy dobry uczynek, pokażemy, że autentycznie jesteśmy mężczyznami prawdziwymi, a nie kurde tuptusiami, nie? No tak. Dziękuję ci bardzo serdecznie, mega było mi miło się z tobą spotkać, nagrać ten film i mam nadzieję, że stworzyliśmy dzieło, które zobaczą ludzie, i rzeczywiście deedukujemy, chociaż myślałem, że będzie gorzej, tak ci powiem. Ja też myślałam, że będzie gorzej, no. Przez to, że naprawdę miałam wcześniej takie niemiłe jakieś raczej sytuacje i tak. Nie wspominam tego dobrze. Szczerze, tramwaj moim zdaniem wypadł bardzo dobrze. Tak. Sklepy ok, urząd też nawet ok. Ogólnie z całej oceny, no to na pewno w topie byśmy ją gdzieś tam ocenili. Tak, ale jednak trzeba się upominać. Tak, i z tym przesłaniem was zostawiamy. Dziękujemy, moi drodzy, serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! I końcówkę teraz musisz powiedzieć, żeby ludzie subskrybowali kanał. No musisz, mówisz, że to jest wymaga. To w kontrakcie mamy zapisane. No jak? W trójkę mamy to zapisane. Czyli gdzie, moi drodzy? Tutaj subskrypcja na górze, a później... Do miliona już tak niewiele. Słyszycie? Naprawdę. No zróbmy to wszyscy razem. Mamy kolejnego członka, też zasubskrybuje? Tak, oczywiście. O to chodzi. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Tak jest. Pa!